kurs samoobrony czy kurs bokserski na przykład może nam w tym pomóc. Statystyki policyjne nie są zbyt dobre, o tym powiemy już za chwilę, a teraz zobaczmy, co jeszcze w programie. Wzrasta liczba przestępstw w polskich szkołach, dlatego sprawdzimy dzisiaj, jak się bronić. W naszym studiu od rana będą gośćmi bokserzy. Komentarz polityczny będzie dzisiaj nietypowy. Z Nelly Rokitą porozmawiamy nie tylko o ostatnich wydarzeniach politycznych, ale zapytamy również o to, jak to jest, gdy ma się oryginalną osobowość. Wspólnie z policją doradzimy, jak zachować się, gdy ktoś nas napadnie. Czy powinniśmy się bronić, czy może uciekać? Przed weekendem sprawdzimy, na co warto wybrać się do kina. Porozmawiamy również o pierwszym zachodnim filmie, który został wyemitowany w telewizji w Korei Północnej. Jeżeli bokserzy w naszym studiu nie dadzą Państwu poczucia bezpieczeństwa, zachęcamy do udziału w kursie samoobrony. Goście w naszym studiu pokażą kilka skutecznych chwytów. Nie zabraknie miejsca na politykę. Tym razem z przewagą tej zagranicznej. Podyskutujemy m.in. o tym, co może przynieść nam wizyta prezydenta Baracka Obamy w Polsce, jeśli faktycznie do niej dojdzie. Dzisiaj dzień dziwaka. Sprawdzimy, dlaczego nie akceptujemy dziwaków. A my teraz wracamy do pierwszego tematu, do tematu samoobrony, raczej samoobrony w formie boksu. Sprawdzamy statystyki policyjne, które nie są niestety zbyt dobre. Jak dowiadujemy się, w pierwszym półroczu 2010 roku różnych przestępstw w pierwszym półroczu 18 158 miało miejsce. Jak widzimy, od 2004 do 2009 roku te liczby się zmieniają. Niestety na niekorzyść te liczby rosną. To są przestępstwa, w których straty nie przekroczyły 250 zł, ale statystyk jest więcej. Teraz widzimy kolejne. W szkole podstawowej i w gimnazjum w pierwszym półroczu 2010 roku miało miejsce tyle właśnie przestępstw. To uszczerbek na zdrowie, udział w bójce lub pobiciu, zgwałcenie, kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, przestępstwa rozbójnicze i przestępstwa narkotykowe. I zaraz zobaczymy, jak sytuacja wygląda u starszych, czyli w szkołach średnich i w szkołach zawodowych. Tutaj te liczby są, i to dziwne, trochę mniejsze. Uszczerbek na zdrowie, udział w bójce lub pobiciu, zgwałcenie, kradzież cudzej rzeczy, przestępstw rozbójniczych jest o wiele, wiele mniej. Tym będziemy się dzisiaj zajmować i do tych statystyk będziemy dzisiaj wracać w rozmowach z policją. A teraz już w naszym studiu, zgodnie z obietnicą, bokserzy i ci, którzy również są w stopniu mistrzowskim, bądź będą w stopniu mistrzowskim. Hubert Migaczew, trener, klub bokserski Fenix, Warszawa. Witam. Witam serdecznie. Michał Olaś i Paweł Czubkowski. Witam was, panowie. Najpierw chciałem zapytać, czy boks może być pomocny w takiej sytuacji na co dzień, na ulicy, bo wiemy, że trenujemy boks do tego, żeby walczyć na ringu i do końca też nie wszyscy chcą, żeby boksu używać na ulicy, prawda? Staramy się nie wykorzystywać umiejętności na ulicy, a w przypadkach zagrożenia zawsze powtarzam wszystkim, że jeżeli mamy dwóch czy trzech przeciwników, najlepiej jest uciec, jeżeli mamy taką możliwość. W momencie, kiedy się nie da tego zrobić, trzeba wtedy już użyć siły, wykorzystać swoje umiejętności. To zaprezentują zaraz tutaj chłopaki. Cóż można więcej dodać do... Do tego. Może przejdźmy do rzeczy, pokażmy. Przejdźmy do rzeczy. W takim razie pierwsze, może od najprostszych zaczniemy, czy nie? Czy już jakieś zaawansowane będą techniki? Najprostsze, tym bardziej skuteczne. Także zaczniemy od zwykłego dyskotekowego cepa. Przez którym znaczy dyskotekowy? Dyskotekowy cep, no to trzeba chodzić na dyskoteki na wsi, wtedy będzie... Zaraz wszystko pokażemy i zobaczycie Państwo. Także panowie, zapraszam. Paweł, mocne wejście, mocny prawy. No takie proste to chyba to nie było, nic chyba tobie się nie stało. Proste może to nie było, ale po dwóch, trzech miesiącach boksu jesteśmy w stanie się tego nauczyć. A potraficie to jeszcze raz zrobić? Chyba trochę wolniej? Oczywiście. Kolega atakuje nas prawym. Kolega młodszy atakuje. Następnie bijemy łokciem, ściągamy jego korpus na kolano. Przeciwnik powinien się po tym ciosie przewrócić, następnie dobijamy go dla pewności i uciekamy czym prędzej. To jest obrona konieczna. Często mówimy, kiedy możemy coś takiego zrobić, bo oczywiście nie chcemy też skrzywdzić przeciwnika.
nie chcemy też namawiać do takich ataków, prawda? Nie chcemy. Jest to ostateczność w momencie tylko zagrożenia naszego życia bądź utraty zdrowia. Wykorzystujemy swoje umiejętności na ulicy. Wszystkie tego typu rzeczy możemy stosować z powodzeniem na sali sportowej bądź na ringu. Do tego tematu będziemy wracać, do panów będziemy jeszcze wracać. Dziękujemy. Państwo, zostańcie z nami, już kolejne tematy za moment.